No i byliśmy w tym Paryżu. Plan miałem taki, żeby nagrać tego vloga turystycznego. Oczywiście pan jak zwykle nie wypalił. Z kilku powodów. Na przykład z takiego powodu, że się krępuje, ładzi z tym patykiem jak ten... Bajker. Ten. Tego. Z tego powodu, że plan był też za bogaty, jak zwykle. Kto układał plan. Ale z drugiej strony też połowy z planu nie udało się wykonać. Dlaczego? Z tego samego powodu. To skoro nie udało mi się nic nagrać, będąc do kija tam na miejscu, to poględzę jakieś głupoty tutaj. Coś się z tego skleci. Może będę miał jakieś 16 wyświetleń. No, może 18 z rodzicami, to będzie 18. Przygotowałem sobie 5 stron notatek, na przykład na temat cmentarza. To miał być główny punkt całego vloga. I teraz pytanie, co wy na to, żebyśmy poszli na cmentarz? Nie. Katakumby paryskie. Piękne klimatyczne miejsce. 2 strony notatek. Nie poszliśmy. Dlaczego nie poszliśmy? A, no bo nie zaklepałem biletów i się okazało, że już nie ma na tydzień do przodu. Co tam o tym cmentarzu? No to tam było pochowanych trochę takich osób. Jednak, prawda, Chopin, który wielkim kompozytorem był, tak? Był to tam Edith Piaf. Już idę potańczyć, już tak. Zaraz ktoś się zapyta, a czy przypadkiem vlog turystyczny nie polega na tym, że opowiadamy o tym, co widzieliśmy, zamiast opowiadać o tym, czego nie widzieliśmy? Słuszna uwaga. No, opowiem wam jeszcze... Moment, bo to może wielbicielka, czy coś jakieś... Weź już przestań z tym nagrywaniem. I tak nikt ci nie rozumie bez napisów. Dobra, no wiem, że mam dykcję nie od parady, ale byłem nawet w tej sprawie u lekarza na NFZ. Wziął 150 zł i powiedział, żeby obserwować. O, porozmawiajmy może troszkę o różnicach kulturowych. Pierwsza rzecz, jaka rzuciła nam się w oczy, to że mają zupełnie inne gołębie. Przypatrzcie się, jak one w ogóle kulturalnie ze sobą rozmawiają. Tutaj jeden mówi come on, ça va. Tutaj druga mu elegancko odpowiada geski comme ça. No pełna kulturka. No a tak dla porównania mam tutaj gołębie nagrane w Radomiu na ulicy Żeromskiego. To powiem wam, aż strach przytaczać, co one tu mówią, bo zaraz mi kanał zbanują. Każdy, kto się choć trochę interesował historią, wie, zna oczywiście wersję oficjalną powstania wieży Eiffla, także powstała w konkursie architektonicznym i tak dalej. Natomiast to nie jest cała prawda. Ja dotarłem do dokumentów z 1991 roku. W zasadzie nie powinienem wam tego pokazywać. Historia wyglądała tak, że inżynier Gustav Eiffel był wielkim pasjonatem lotnictwa. Lotów w kosmos. Problem był tylko taki, że jego żona nie podzielała jego pasji i za pomocą takiego tu oto drewnianego przyrządu usiłowała mu to wybić z głowy. Dlaczego? No, bo tak już jest, że po prostu kobiety
nie lubią, jak się facet zbyt dobrze bawi. I to jest taka prawda, no stara jak prawda świat i transgraniczna, że tak powiem. To już tak po prostu jest i nic z tym nie zrobisz, tak? Nie zrobisz z tym nic. No można ewentualnie zmienić kobietę, ale to nic nie zmieni. No mógł zmienić, ale nic by to nie dało. Nie dałoby tu nic. No to, nie, to by nic nie dało, i tak by nic nie dało, i tak. No, mieszkanie mieliśmy fajne, świetnie skomunikowane. Blisko dwie linie metra. Był widok na wieżę Eiffla, antresola, motor, schody, na których można było się wykopytnąć i rozwalić sobie ten głupi ryj. No i bagietki na śniadanie, na kolację, gitara. Chociaż byli tacy, co mimo to narzekali. Ja, no czemu tu jest taki słaby internet? Z takich ciekawych miejsc, które udało mi się znaleźć na północy dzielnicy Montmartre, był niepozorny lokal, w którym Frederick Zoller z niemiecką gracją próbował podrywać Susannę Dreyfus. Nie dość, że znalazłem ten lokal, to jeszcze udało się usiąść dokładnie przy tym samym stoliku. Jeżeli natomiast chodzi o takie kuriozalne sytuacje, to w drodze do Disneylandu udało nam się za 100 euro kupić zestaw biletów na pociąg o rzeczywistej wartości 6,80. Zwróćcie uwagę na doskonale zamaskowaną wartość biletu. O, kowa, ale się nie da powiększyć. No, my uwagi nie zwróciliśmy. Ale składnie. Ale za to zwróciły uwagę bramki w miejscowości docelowej, bo nie chciało nas wypuścić. Tam podszedł identycznie ubrany pracownik kolei i on z kolei chciał od nas po 20 euro od łebka za nieważne bilety. Spokojny człowiek jestem, ale wtedy już coś we mnie pękło. Zacząłem typa dotykać palcem, że tak jak ty, czy te tas tam w tym w Paryżu, koleś skonfundowany. Pyta się, ile za te bilety daliśmy. Mówię, że stówkę. Odwrócił się napięcie po angielsku, mimo że wciąż byliśmy we Francji. No i odszedł na bok na dymka zapalić i pewnie przemyśleć swoją strategię biznesową poszedł. Także dobrze się skończyło. Tato, a jak to się stało, że my się znaleźliśmy w Paryżu? O, widzisz, synu, bardzo dobre pytanie. No i last but not least, w końcu po co tu przyjechaliśmy? Koncert cudownej Lary. Zaczął się
chwilą grozy, jak mnie, jak się do mnie przed wejściem przyczepił znowu czarnoskóry ochroniarz, no i zaczął mnie łapać za bluzę. Myślę sobie, panie, gdzie ja tu się przebiorę, bo byłem przekonany, że chodzi mu o tą moją bluzę, że mu nie pasuje. Ta bluza to była na ten czas moje jedyne okrycie wierzchnie. Tak, ale na szczęście okazało się, że chodzi mu, żebym poszedł za róg na tak zwaną kontrolę osobistą. A sam koncert to była petarda. Lara to już starsza pani, ale w moim mniemaniu jest jedną z najlepszych wokalistek kobiecych wszechczasów. Bez dwóch zdań. To by było z grubsza na tyle. Dajcie znać, czy taka forma vlogowania wam się podoba. Czy tobie czasem wąski sufit na łeb się nie spadł? Łapka w górę, dzwoneczek, cyk dwójeczka. Kit dzwoneczek, co ja w ogóle gadam?